mnie przewodniczący Wysoka Rado. Odezwij w stół, a nożyce się odezwą. Szanowni Państwo, mieszkańcy ulicy Mieszały, mieszkańcy ulicy Parcelowej, Spadowej, mieszkańcy ulicy Długiej, Jagodowej przychodzili, jako że jestem radną trzecią kadencję, z prośbą do prezydenta miasta Starachowic, pana Sylwestra Kwietnia. Nie było pieniędzy, nie da się, nie można i tak dalej. Kiedy radni obecnej kadencji poprosili pana prezydenta, nowego oczywiście, człowieka, panie prezydencie, proszę postawić na ulice, chodniki i na całą infrastrukturę, która może być wykorzystywana. Wtedy pan prezydent powiedział, tak, w miarę możliwości będę to robił. Wiadomo, budżet nie z gumy, ale będę robił we wszystkich punktach miasta, żeby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość doczekania się na te swoje upragnione drogi. Szanowni Państwo, jako radna, 9 lat składałam interpelację. Ja mam taki plik. Niestety, nie było, nie ma pieniędzy, nie da się, nie zrobiono żadnej drogi. Dzisiaj mieszkańcy miasta mogą cieszyć się i radować, że pan prezydent wychodzi do ludzi, słucha ich i robi. I właśnie dzisiaj nadarzyła się okazja, że możemy zrobić te drogi, a więc powstały inne, teraz robimy i wszyscy mieszkańcy będą z tego zadowoleni i my jako radni będziemy szczęśliwi, że możemy wspólnie z panem prezydentem każdemu mieszkańcowi Starachowic po prostu powiedzieć tak, nie dzisiaj, bo budżet nie jest z gumy, za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata zrobić te upragnione drogi i chodniki, za co panu prezydentowi bardzo dziękujemy, a my jako radni będziemy pana wspierać i wiceprezydentów w waszych działaniach, które są dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Kwiecień, potem pan Walędzik. Szanowni Państwo, jakby się pani radna Główka obejrzała, zobaczyłaby, jak się za nią kurzy. Szanowni Państwo, wygląda to w ten sposób. Wyglądałoby to w ten sposób. Gdyby był ogłoszony konkurs na termomodernizację, to mieszkańcy Jagodowej siedzieliby w kącie i czekali na przedsięwzięcie dalej. Szczęście w nieszczęściu, że nie zrobimy termomodernizacji, zrobimy Jagodową i ulicę wnioskowaną przez prezydenta. A pani radna powinna pamiętać, że był pierwszy etap termomodernizacji. Co byśmy mieli? Mielibyśmy Spadową, Jagodową, a do szkół by nam się lało i dalej ponosilibyśmy większe koszty, nie skorzystalibyśmy z pieniędzy unijnych. Co by było na południu, gdybyśmy nie zrobili kanalizacji? No ludzie chodziliby wiadomo gdzie, wiadomo co by się działo, jak byłoby z bezpieczeństwem sanitarnym. Co by było, gdybyśmy nie zrobili rewitalizacji rynku w tamtym rozdaniu unijnym? Być może dzisiaj byłoby trudno o te pieniądze. Co by było, gdybyśmy w ramach projektu spójności nie zrobili kanalizacji, nie zadbali o bezpieczeństwo sanitarne miasta? I mógłbym wymieniać i wymieniać. Co by było, gdybyśmy zaczęli budować budynku socjalnego? Dziś byłby jeszcze większy problem, a tak to może otworzy się szansa na pewien teren inwestycyjny. Więc szanowna pani, szkoda, że pani będąc kilka lat radną, pani nic nie pojmuje z tych działań samorządowych. Pani próbuje wszędzie szukać wroga, próbuje dokopać. Pani była w Radzie, która o tym decydowała. Ja się godzę z tym, że większość ma rację. Godzę się z regułami demokracji i każdorazowo wszystkie uchwały mówiące o takim, a nie innym przydziale zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 12, 10, 13, 14, 15 odbywała się za zgodą większości radnych. Tak jak większość zdecydowała o tym, że zdejmujemy jako Rada, my byliśmy co prawda przeciw temu w głosowaniu finalnym, inwestycje Jagodowej. Pan prezydent zaproponował do budżetu, większość zdecydowała. Uroki demokracji, trzeba się z tym zgodzić. Także proszę tu nie pleść bzdur, bo to szczęście państwa wynika z nieszczęścia szkół, które nie będą mogły być termomodernizowane w najbliższym czasie, bo po prostu nie ma konkursu. A my zamierzyliśmy, uważając, i pani też za tym była, że ważniejsza jest termomodernizacja niż Jagodowa. Bo gdyby było odwrotnie, to by pani wtedy zgłosiła Jagodową i głosowała przeciw termomodernizacji. Pani głosowała inaczej, więc dziś pani kłamie. Ja to pani udowodniłem przed chwilą, więc proszę więcej nie kłamać, bo się za panią będzie bardzo kurzyć i państwo z prasy tam nie usiedzą dłużej. Dziękuję. Szanowny panie, proszę, pani Joanna Główka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado,
przez swoje lata kadencji nigdy w życiu nie kłamałam, natomiast panu zarzucałam wiele kłamstw, ale nie będziemy polemizować. Niech trzeba było, panie Sylwestrze Kwietnie, wygrać wybory, to by pan teraz rządził po swojemu, ale niestety mieszkańcy nie dali panu głosu, nie dali panu głosu, a więc teraz pan jako radny, niech pan głosuje dla dobra mieszkańców. Dziękuję. Czy to będzie już koniec? Ja już więcej nie zamierzam. To proszę, pan Sylwester. Myślę, że to będzie. Ja, pani znowu nie zauważyła, albo ma jakby takie ograniczone pojęcie słuchania czyjejś wypowiedzi. Ja powiedziałem, że rozumiem i znam zasady demokracji, wiem, jak się wydarzyło w ostatnich wyborach, a myślę, że to, że mówi nieprawdę, to wyraźnie udowodniłem.